Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód serii World of Warship. Z tej strony Maget. Dziś omówimy sobie najczęściej popełniane przez graczy błędy w grze, a będzie ich 7 sztuk. Są to błędy, które najczęściej popełniam też ja, jak i ludzie, z którymi często gram. Chodzi mi oczywiście o randomowych graczy, bo im wyższe doświadczenie danego gracza, tym bardziej stara się tych błędów unikać. Także może zacznijmy od pierwszego punktu, którym jest koncentrowanie się na jednym okręcie. To często zdarza się na początku bitwy, gdzie wypłyniemy gdzieś w miejsce, gdzie jest dużo okrętów przeciwnika. Któryś tam z nich uda nam się jakoś wyraźnie uszkodzić, nie wiem, dostanie od nas dwie cytadele, jest mocno obity, to chcemy go za wszelką cenę utopić. I to jest właśnie złe, bo nie obserwujemy tego, co się dzieje dookoła, a może lepiej właśnie w takim momencie byłoby uciec i zostawić ten okręt, może ktoś inny go dobije. Ale często jest właśnie tak, że jak już coś uszkodzimy poważnie, to chcemy to zniszczyć, a to jest właśnie kwestia dyskusji, czy dobić i dać siebie zabić przy okazji, zatopić, czy po prostu się wycofać i grać dalej, pozwolić komuś innemu dokończyć ten okręt i być dalej wsparciem. No tu jest kwestia dyskusji też na tym, czy lepiej zniszczyć jeden kosztem jednego swojego, czy po prostu go zostawić i pozwolić mu dalej pływać, bo jak się okazuje, nieraz okręt, który ma nawet małą ilość punktów, jest w stanie bardzo odmienić losy bitwy. Może nawet wygrać tą bitwę, jeśli zostanie sam. To już różnie bywa. Różne rzeczy widziałem w trakcie gry, gdzie jeden okręt mając 2000 punktów niszczy 4 inne i wygrywa bitwę. Chwaląc się, ja bym to uczynił, bo mi się to zdarzyło. Właśnie miałem Clevelanda dosyć obitego mocno, dam do około 2000 punktów i udało mi się wygrać bitwę, niszcząc chyba 3-4 okręty jeszcze w takim stanie, ale to jest temat na inną dyskusję. Drugi punkt to jest pływanie samemu. Może tutaj nie zrozumie się źle, bo tu nie chodzi o to, żeby trzymać się wszyscy w jednej gromadzie, tylko że jeśli się rozdzielamy, to nie płynąć całkiem samemu. Na przykład wszyscy popłynęli sobie na prawą stronę mapy, a my jako jedyni, żeby wszyscy nie płynęli jedną, popłyniemy w drugą. No to raczej kariery wam w tej bitwie już nie wróżę, bo jeśli przeciwna drużyna rozdzieliła się jakoś proporcjonalnie i na jednej i na drugiej stronie jest w miarę porówno okrętów, to nie mamy zbytnich szans. Zawsze próbujmy się jakoś tam trzymać grupki, żeby rozdzielać się w miarę równomiernie na obie strony mapy. Jeśli mamy jakieś tam wsparcie jednego, dwóch czy nawet trzech okrętów, to już mamy dużo większe szanse w starciu niż płynąć samemu. Ostatnio miałem właśnie taką fajną bitwę, gdzie ja płynąłem Pensacolą i obok mnie płynęły również dwa takie okręty. I bardzo ładnie nam poszło, zrobiliśmy sobie fajny rajd przez całą mapę. Zniszczyliśmy sporo okrętów, dużo obrażeń znaliśmy, także to był fajny pomysł. Nigdy nie pływajcie całkiem sami, chyba że jesteście nastawieni na podkradanie się gdzieś na tyły wroga niszczycielem, to wtedy możecie próbować. Ale na ogół starajcie się trzymać jakoś innych graczy, żeby się nie rozdzielić całkowicie. Trzeci punkt to jest to, co często robią gracze, którzy płyną w zasłonę dymną postawioną przez niszczyciele, a mianowicie, jeśli kapitan niszczyciela trochę pomyśli, to on zasłoni nie tylko siebie, ale i innych graczy na jakiejś ważnej pozycji, żeby dać chwilę wytchnienia. A gracze tacy, jeśli są w grze samoloty, nie wyłączają obrony przeciwlotniczej i wtedy cała ta zasłona dymna idzie na marne, bo te samoloty i tak nas widzą, a jeśli widzi nas samolot, no to i reszta może do nas tłuc, także wtedy zasłona dymna staje się zupełnie bezużyteczna. Także pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy skorzystać z zasłony, to wyłączmy chociaż na trochę ten system przeciwlotniczy domyślnie, to jest klawiszem P się to robi, możecie włączyć i wyłączyć, jeśli zasłona opadnie, albo jeśli z niej wypłyniecie po prostu. Także to warto pamiętać, to trzeci punkcik. Czwarty punkcik też się wiąże z samolotami, a mianowicie mowa o ich ignorowaniu. To raczej też dotyczy się graczy początkujących tam na tierach do piątego powiedzmy, bo później już każdy raczej na to uważa. To jest sytuacja, w której tam sobie płyniemy jakoś beztrosko, walczymy sobie z innymi okrętami. Nagle pokazuje nam się wskaźnik o obecności samolotów gdzieś w pobliżu. Ale my się nie przejmujemy, walczymy sobie lornetkę, walimy na duże odległości, a raptem się okazuje, że znikąd pojawia się 8 torped, wyłączamy lornetkę, okazuje się, że samoloty od nas odlatują, a te torpedy płyną prosto na nas. No i wtedy już nie ma co zrobić. Także jeśli chcecie tego uniknąć, to korzystajcie z tego myśliwca, który macie na pokładzie krążowników. I jeśli już jesteście w telepatach, to starajcie się jak najbardziej zmienić kąt, pod jakim płyniecie, kierunek. Kurs znaczy, zmieńcie go, żeby jak najmniej tych torped złapać i jak najmniej dostać bombami.
oraz używajcie tego wzmocnienia grup przeciwlotniczych, co zapewni większy rozrzut atakującym samolotom. Także nie ignorujcie samolotu, bo one naprawdę mogą bardzo namieszać. Dobrze przeprowadzony atak i krążownik jest na dnie, także uważajcie na to. Kolejny punkcik też wiąże się z samolotami, a już też tak dokładnie mówiąc z lotniskowcami, bo często jest tak, że gracz, który wypuści samoloty, skupia się tylko na nich i tym, gdzie one lecą i co robią, a lotniskowiec sobie stoi tak jak stoi na tej początkowej pozycji. Nie róbcie tego, bo tutaj zawsze ktoś może się przekraść, reszta okrętów naszych się rozpłynie i my jesteśmy sami gdzieś tam na tyłach, nikt nam nie pomoże. Także w miarę rozsądku próbujcie nadążyć za naszymi okrętami, zmieniajcie pozycję, żeby nie stać w jednym miejscu, bo często jest też tak, że lotniskowiec przeciwnika wysyła samoloty, żeby nas od razu zniszczyć. A jeśli nas na tym początkowym miejscu nie zastanie, to już musi nas szukać. A my, trzymając się okrętów naszej drużyny, mamy dodatkowo też obronę przeciwlotniczą zapewnioną. Także warto na to zwrócić uwagę i nie stać lotniskowcem w jednym miejscu. Kolejny punktik, szósty, to jest nadużywanie celownika. No o tym to już chyba było tak na tyle wałkowane, że każdy sobie to wziął do serca, żeby nie patrzeć ciągle przez lornetkę, bo to można tylko raczej zaszkodzić sobie niż pomóc, zwiększając celność. Fakt, lornetka się przydaje, ale jeśli już jej korzystamy, to włączmy ją, wycelujmy sobie, strzelmy i klikajmy prawy klawisz myszy, żeby się rozejrzeć, nie wpaść na wyspy, na inne okręty, nie dać się storpedować jakoś z bliska, bo nie wiedzieliśmy, że w ogóle jakiś okręt jest w pobliżu. Ten wskaźnik o obecności jakiejś tam góry przed nami też pojawia się na tyle późno, że jeśli płyniemy z dużą prędkością, to nie jesteśmy w stanie już wymanewrować tego i musimy uderzyć i wtedy dopiero cofać. Także uważajmy na to, nie nadużywajmy celownika tej lornetki, tylko starajmy się obserwować to, co się dzieje dookoła. Kolejny punkcik, ostatni już, siódmy, to jest strzelanie w złym momencie. To jest kwestia taka, że wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteśmy na punkcie przejęcia, który jest decydujący w bitwie. Nikt nas nie widzi, spokojnie sobie przejmujemy, nikt nie wie, gdzie jesteśmy. Ktoś się pojawia blisko i zaczynamy do niego strzelać. No i wtedy już każdy, na pół mapy jesteśmy widoczni, każdy do nas strzela, obniża nam ten stopień przejęcia punktu i albo nas zatopi, albo po prostu nie da nam tego punktu przejąć. Więc zwróćmy uwagę na to, kiedy warto otworzyć ogień do przeciwnika, a kiedy nie. No to jest ważna kwestia. Nie pokazujmy się na mapie zbyt często, bo po prostu może lepiej jest czasem przeczekać to, co się dzieje dookoła i po prostu przejąć punkt, który da nam zwycięstwo, a nie zdobyć kilka trafień i trochę obrażeń. Także podsumowując te błędy, które gracze popełniają, to będzie tak. Pierwszy punkt, koncentrowanie się na jednym okręcie. Drugi punkt, oddzielanie się całkowite od reszty ekipy. Trzeci punkt, to jest niewyłączanie systemów przeciwlotniczych, jeśli próbujemy się ukryć, to warto pamiętać. Czwarty, ignorowanie samolotów. Nie róbcie tego, bo one naprawdę mogą dużo zmienić w bitwie. Piąty to jest zostawianie lotniskowca na tej pozycji startowej i zajmowanie się tylko samolotami. To jest dla graczy kierujących lotniskowcem oczywiście. Przemieszczajcie się. Punkcik szósty, nadużywania tej lornetki. No, ogranicza nam to strasznie widoczność. No i ostatni punkt, strzelanie w tym momencie, czyli pokazywanie, gdzie stoimy, co robimy. Warto czasem się zastanowić, zostać w ukryciu i zdziałać coś, co będzie na korzyść drużyny. Także jeśli macie jakieś swoje spostrzeżenia jeszcze na ten temat, to zachęcam Was do zostawienia komentarzy. Jeśli Wam się podobało, to proszę również o łapkę w górę. I dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was już niebawem. Pojawi się kolejny film z tej serii. Dziękuję Wam i do następnego razu. Cześć.